lingwistyczny Huen. Dzień dobry, witam serdecznie. I Marcin, także MC Kwadrat. Możecie ich znaleźć w sieci, robią swoje w sposób łatwy, lekki i przyjemny i mądry przy okazji. Opowiadają rzeczy trudne. Dobrze zapowiedziałem? Dobrze. Dobrze. Jesteście mistrzami YouTube'a. Mam nadzieję, że ten nasz program też się fajnie poniesie. Jesteśmy w miejscu, które słynie z tego, że najczystsze powietrze to tutaj nie występuje. A wy potraficie o tym trudnym problemie opowiadać w sposób lżejszy. A w czym jest największy problem ze smogiem, waszym zdaniem? Chyba mimo tych wszystkich akcji, które mówią o smogu, jaki jest główny problem, że to jest niska emisja, opowiem taką anegdotę. Nagrywaliśmy to jakiś czas temu odcinek o smogu i szukaliśmy dużo plenerów, żeby nagrywać sceny i trafiliśmy na taką polankę, ona nie była ogrodzona, że to jest niczyja, po prostu wyszliśmy, rozstawiliśmy kamerę i zaczynamy nagrywać, po czym przychodzi pani i pyta się, o czym nagrywamy. No to mówimy, że o smogu. Pani mówi, a no to bardzo dobrze, a co o tym smogu mówicie? No to właśnie mówimy, że zabija, że grozi. Jakie są źródła tego smogu, mówimy o niskiej emisji. To pani się oburzyła, powiedziała, że to jest propaganda. Jeżeli będziemy nagrywać taki materiał, to zapraszam, żebyśmy nagrywali gdzie indziej, tylko nie na jej polu. I to jest ciekawe, że ludzie pomimo tych wszystkich badań naukowych, które mówią, że to jest główne źródło zanieczyszczeń, to zamiast być trochę takim pokornym, posłuchać się tego i rzeczywiście zmienić coś, to no, jest takie zaprzeczanie. Marcin, łatwo jest opowiadać o rzeczach trudnych w sposób lekki? Znaczy, szczerze mówiąc, nie jest łatwo, to jest najtrudniejsze. A nam na tym najbardziej zależy, żeby właśnie przedstawić coś w ten sposób, żeby było ciekawe. Staramy się na przykład nigdy nie używać terminologii jakiejś, która jest niezrozumiała, albo jeśli używamy, to tłumaczymy, co to dokładnie oznacza i tak dalej, po prostu. Ale tak, nie macie z tym problemu, że słuchaj, myślisz mówić tak, Juan, musimy zrobić to tak, żeby pan profesor X, jak będzie to oglądał, nie miał wstydu. Tak? Nie przejmujecie się tym, że naukowcy, znawcy tematu powiedzą, ale uproszczenie, ale spłycili, ależ nie w ten sposób, czy nie tymi słowami. Czy nie przejmujecie się tym? Ogólnie jest tak, że jak przygotowujemy się do odcinku, to korzystamy z dobrych źródeł, ale po tym wszystkim, jak robimy, czytamy z dobrych czasopism, ze źródeł naukowych, to jeszcze zawsze zasięgamy opinii, staramy się zasięgać takiej opinii specjalisty. Czyli scenariusz prawie że wysyłacie i mówicie, czy to jest okej. Tak. I bardzo chętnie specjaliści zaglądają do niego, mówią, jakie są ich spostrzeżenia, co moglibyśmy poprawić. Też się pytamy, czy na przykład, jeżeli tak określimy problem, wiemy, że to jest w pewien sposób uproszczone, ale czy tak jest w porządku? Więc staramy się od strony merytorycznej być dobrze przygotowani też, żeby ta wiedza była sprawdzana. A skąd się wzięliście w polskim internecie tak w ogóle? Z taką tematyką? Skąd się wzięliśmy? Z taką tematyką? No. Znaczy, tak naprawdę po prostu interesują nas te tematy. I chcieliśmy zrobić materiały o czymś, co nas interesuje. Nie mamy takich... Wybór naszych tematów polega na tym, że po prostu robimy o tym, co nas ciekawi. I wychodzimy z założenia, że jak coś jest ciekawe dla nas, to też być może jest ciekawe dla innych i na przykład nigdy nie robimy o czymś, co nie jest ciekawe dla nas. Jeśli coś nas nie zafascynuje, to się tym nie zajmujemy. Myślałem sobie, że opowiecie, że no wiesz, skończyliśmy fizykę na uniwersytecie w Pensylwanii i mamy tak ogromną wiedzę, że chętnie się nią dzielimy. To jest bardziej fascynacja nasza, taka osobista. I to też jest bardzo miłe, jak nasi widzowie piszą do nas, też są zaciekawieni, zarażamy ich tą ciekawością do świata i też zadają nam dużo pytań. Z tego też czerpiamy inspirację do naszych odcinków. Odpowiadamy na przykład na pytania, mamy taką serię rysunkową, gdzie tłumaczymy jakieś zagadnienie i robimy do tego rysunki. I na przykład odpowiadamy na pytanie, dlaczego słyszymy swój głos inaczej niż słyszą go inni. Dlaczego? Zostawmy smog na chwilę. Dlaczego słyszymy swój głos? I zawsze jest tak, jak ktoś nagra się, prawda, i mówi, oj, ale ja nienawidzę na siebie patrzeć, a siebie słuchać to już w ogóle. Tak. To dlaczego tak jest? To zależy od tego, ponieważ dźwięk to tak naprawdę
fale dźwiękowe, to jest tak drganie cząsteczek i to zależy, w czym się rozchodzi. Na przykład teraz, jak mówię do pana, no to rozchodzi się przez powietrze i pan właśnie słyszy tak mój głos. Ale ja, oprócz tego, że głos do mnie dociera przez powietrze, to jeszcze drgania dochodzą przez skórę, mięśnie, kości. I to sprawia, że słyszę swój głos niżej niż jest dla pana. I dlatego może wielu osobom się bardziej podobać ten głos, który słyszą, bo jest inny, jest niższy. Marcin, czyli wy rozkładacie sobie temat na czynniki pierwsze, do tego piszecie scenariusz, czyli bo słyszę, teraz jestem na etapie szukania szkoły dla dziecka i słyszę, jak nauczyciele mówią, dlaczego ich szkoła na przykład jest fajna, bo oni mówią, zobaczcie, u nas starszaki uczą młodziaki i teraz jest tak, że ten starszak, żeby móc opowiedzieć komuś coś, no to on musi to najpierw zrozumieć, więc rozkłada sobie na bardzo proste czynniki i jak już sam rozumie, to dopiero jest w stanie opowiedzieć tą historię komuś innemu. To u was bardzo podobnie pewnie to wygląda, Marcin. Tak, oczywiście. Najpierw musimy dobrze się zapoznać z tematem, żeby zacząć go, no i tworzyć na jego temat film. Oczywiście. To jest bardzo ciekawe, ciekawy sposób nauki właśnie, żeby najpierw taka sposób nauki na nauczyciela. Czyli najpierw rozumiemy temat i właśnie później tłumaczymy to innej osobie, wtedy nam się też lepiej utrwala. Są tematy, które was kompletnie nie interesują, nie ruszają, nie są ciekawe dla was, takie, które pomijacie, choć są z tego waszego fizyczno-chemicznego świata? Czy są takie tematy? Albo inaczej zapytam, czy był jakiś taki temat, który okazał się, nawet jak go rozkładaliście na czynniki pierwsze, za trudny do opowiedzenia lekko? Marcin? Zdaje mi się, że nie, bo znaczy zawsze można coś uprościć do pewnego stopnia i dalej to może być poprawnie merytoryczne i na jakimś etapie zaspokajać, powiedzmy, ciekawość ludzi. Na przykład zrobiliśmy film o równaniu R równa się MC kwadrat. Tak. To na przykład był jeden z bardziej skomplikowanych tematów. No i po prostu nie wchodziliśmy w bardzo, bardzo szczegółowe rzeczy i ograniczyliśmy się do takich rzeczy, które po prostu trafią do wszystkich. A co to znaczy E równa się MC kwadrat? No to jest słynne równanie, które stworzył Albert Einstein i równanie te obrazuje równowagę energii i masy. On zawsze był taki mądry? Czy mu tak w internecie przyszło? Marcin, tak? No. nie, myślę, że takie w naszych rozmowach po prostu prywatnych, gdzieś przy śniadaniu, obiedzie, to często rozmawiamy na takie ciekawostki naukowe, opowiadamy to sobie, więc to jest coś, co nas interesuje. Przy śniadaniu gadacie sobie o fizyce? Geniusze, no. To znaczy... Słuchaj, jak myślisz, dlaczego to jajko teraz jak w nie uderzam, ono się zachowuje tak albo inaczej? To ładne. Czasami zadajemy sobie tak dziwne pytania. Teraz nie potrafię... A macie pytania, które pozostawiacie bez odpowiedzi, bo po prostu, nie wiem, nie ma ekspertów do tego, nie udaje się tego tak łatwo ugryźć? Są rzeczy, na które nie znacie odpowiedzi? Czasem są rzeczy, na które nie ma odpowiedzi jeszcze, na przykład. Jakie? Często opracowujemy jakiś temat i okazuje się, że jest wiele hipotez, ale jeszcze na przykład nie jest żadna potwierdzona, są pewne przypuszczenia i wtedy też nie jest tak, że tego tematu nie ruszamy, po prostu często te hipotezy są ciekawe i przedstawiamy te hipotezy i mówimy właśnie, że tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, jak to jest. Wróćcie do nas za pół roku. A dzisiaj, co też jest fajne, że ta YouTube'owa społeczność to są też ludzie nie tylko czekający na jakieś śmiesznostki, ale też ludzie ciekawi świata, nie? Wasi widzowie. Tak. To znaczy YouTube teraz, myślę, że ogólnie internet rozrósł się bardzo. I możemy znaleźć programy o dużym przekroju tematyki, więc znajdziemy i taką rozrywkę, która jest mniej wymagająca. Jasne. I też programy, które czegoś uczą, które... Bawią. Zastanawiają tak, bawią. A ze smogiem sprawa jest już jasna? Wiadomo o nim wszystko i trzeba tylko teraz włożyć tą wiedzę ludziom do głowy, żeby zaczęli dbać o swoje własne powietrze? Jak to z nim jest, Marcin? Problem smogu istniał od bardzo dawna i dopiero od niedawna jest tak ogłośniony. Oczywiście nie wiadomo o nim wszystkiego i badania ciągle trwają, ale
wiemy na przykład wystarczająco na temat źródeł smogu, znamy różne sposoby walki z nimi, zapobiegania i ochrony przed nim. Mhm. Także mamy dość pokaźną wiedzę, z którą można już dużo rzeczy zrobić po prostu. Ta maseczka, w której byłaś na takim banerku zapowiadającym odcinek, dzisiaj coraz więcej osób gdzieś zaczyna ich używać. To jest jeden ze sposobów, który rzeczywiście można ochronić swój organizm, czy nie? Tak. Nawet ogólnie te maski różnią się klasą ochrony i takie najlepsze potrafią zatrzymywać nawet do 99% pyłów zawieszonych w powietrzu. Te, które są najbardziej niebezpieczne dla naszego organizmu, to te najmniejsze, poniżej 2,5 mikrometra, które po prostu potrafią wnikać do płuc, a stamtąd do naszego krwiobiegu. I właśnie za pomocą takiej maski, jeżeli wiemy, musimy iść do pracy, do szkoły, wiemy, że poziom zanieczyszczeń powietrza jest spory, to warto zaopatrzyć się w coś takiego, nosić ją. Warto też ją odpowiednio konserwować. No właśnie, bo to jest tak, że nie da się jej kupić raz na zawsze, tylko trzeba o nią dbać albo ją wymieniać wręcz, żeby właściwie nie przynosiła większej szkody. To się wymienia filtry też w masce. Macie takie? Chodzicie po Krakowie bez maski? Zaraz będzie gadanie w internecie, jak to... Sprawdzaliśmy. Dzisiaj poziom zanieczyszczeń powietrza jest na zielono. Można żyć. Można oddychać. Żyć, to prawda. A jak nagrywaliśmy, to też mieliśmy szczęście, bo to był akurat okres, w którym było większe zanieczyszczenie, aczkolwiek w te dni, jak nagrywaliśmy, to zawiał wiatrkalny i było czyściutko. Właśnie, bo to czasami jest tak, że w chwilę może się wszystko zmienić. Tomek Grożek, z którym rozmawialiśmy, mówił też o tym, że na przykład wilgotność powietrza ma ogromne znaczenie. Czasem zdarzyć się może, że... Ja to widziałem na Syberii, gdzie jest tam minus 40, minus 50 stopni. Jest bardzo mroźno, ale jednocześnie bardzo sucho. I tam, mimo że pali się z kominów wszystko, to nie jest to tak groźne jak w Krakowie na przykład, gdzie wilgotność powietrza jest inna i też ułożenie miasta zupełnie inne, prawda? O czym jeszcze każdy rozmawiający o smogu powinien pamiętać, żeby wiedzieć, o czym mówi? Co jest waszym zdaniem najważniejsze w tej wiedzy o smogu, żeby sobie z tym poradzić jakoś? Znaczy najważniejsze to wydaje mi się, żeby zdawać sobie sprawę z problemu, jak to jest poważne. Ludzie zwracają uwagę na przykład na wypadki samochodowe, bo one są bardziej... Widowiskowe czasem, tak, nie? Dokładnie. Tak. A smog tymczasem przyczynia się do dużo większej ilości śmierci, ale też innych rzeczy, kosztów ekonomicznych i nieekonomicznych, zdrowotnych. Właśnie, bo zastanawiam się, nie wiem, czy są w ogóle takie badania, bo pewnie do tego byłaby potrzebna sekcja zwłok cudawianki i każdej osoby, która zmarła w mieście, na przykład zagrożonym smogiem, ale ile trwa, ile może trwać takie niszczenie organizmu przez złe powietrze? Sprawdzaliście to kiedyś, jak to jest? Znaczy, trwać może na pewno całe życie. Chyba, że ono zostanie wcześniej przerwane przez na przykład zbyt duże zanieczyszczenie, tak? Czy nie? Jak to jest? Na pewno osoby, które są starszymi osobami, osoby, które chorują już na różne choroby układu oddechowego, krążenia, małe dzieci, one są wyjątkowo mocno narażone na smog, ale też jako osoby zdrowe w dniach, kiedy jest większe zanieczyszczenie, możemy odczuwać ból w klatce piersiowej, trudności z oddychaniem, więc to jest naprawdę problem, który dotyka nas wszystkich. Czy jest taki... Im bardziej jesteśmy na niego narażeni, im dłużej ta ekspozycja jest, to też mamy więcej efektów ubocznych. Mówimy tutaj o problemach z koncentracją, pamięcią, stanach depresyjnych, o chorobach układu krążenia, nadciśnienia, zawale serca. Naprawdę ta lista jest ogromna. I to wszystko można zrzucić na smog, że to on jest temu winny? Niestety tak. Przeprowadzono takie badania na matkach, na kobietach w ciąży i po prostu porównywano kobiety w ciąży, które były narażone na wyższe stężenia zanieczyszczeń, do tych, które były narażone na mniejszą ilość. I okazało się, że dzieci, które w okresie prenatalnym były narażone na wyższe stężenie zanieczyszczeń, rodziły się z mniejszą wagą. Poza tym w wieku 5 lat miały też mniejszą objętość płuc.
Jasne. I wykazywały też mniejszą ilość punktów inteligencji, więc... I to są już twarde dane, prawda? Więc z tym już trudno dyskutować. Tak. Bardzo dziękuję Wam za spotkanie. Gwen, dziękuję pięknie. Marcin, wszystkiego dobrego. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie, bo tutaj zdarzyli się nasi partnerzy, którzy mówią, skoro to jest takie miejsce, to może spróbujmy zbudować tutaj, akurat ona rzeczywiście ma kształt wieży, która przynajmniej w jednym punkcie miasta będzie jak miasto i to powietrze oczyszczała. To mały kroczek, ale może rzeczywiście coś z tego wyjdzie, nie? Jak czujecie? Chcielibyśmy coś powiedzieć, jeżeli możemy. Drodzy Państwo, odnośnie walki ze smogiem, to dobrze, żebyśmy, każdy z nas przyłączył się do tej walki aktywnie i dobrze pokazywać, że to robimy. Mogą Państwo na przykład na swoich mediach społecznościowych umieszczać zdjęcie, co Państwo robią, żeby walczyć z tym smogiem, z hashtagiem Moje Powietrze. Wtedy zwiększa się taka świadomość i też zachęcamy innych ludzi, żeby poszli za naszym śladem. Żeby było czym oddychać. Tak. W finale. Jeszcze raz Wam dziękuję. Uważajcie na siebie. Moi koledzy za chwilę się Wami zaopiekują. Ja biegnę na kolejne spotkanie. Do zobaczenia. Dzięki.